21. edycja naszego wiosennego biegu zbliża się wielkimi krokami. Swoją historię biegową napiszecie w Krakowie już 14 kwietnia. Czas więc najwyższy na praktyczne porady, a dzisiaj tych nie zabraknie. Będziemy rozmawiać o nawodnieniu, a moją gościnią jest Monika Czyż-Cupryś, dietetyczka z wykształcenia, zawodu i zamiłowania, znana Wam w internecie jako dieta biegacza. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Monikę już mieliście też okazję poznać, miałyście właściwie okazję poznać na żywo w Krakowie podczas pierwszego treningu z naszej serii Nowej Kobiety w Biegu. Tam doradzałaś biegaczkom przed treningiem. No i to zawsze cieszy się Waszym olbrzymim zainteresowaniem. Postanowiliśmy więc stworzyć dla Was cykl. Startuje w Krakowie i tym dzisiejszym live'em inaugurujemy właśnie ten cykl. Co miesiąc będziemy spotykać się na żywo z naszymi ekspertami, a eksperci oczywiście są z drużyny ASICS Frontrunner Poland, naszego sprawdzonego partnera, sponsora technicznego. Także Moniko, co z tą wodą? Jak ona jest ważna dla nas? Jest szalenie ważna i my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo. Tak naprawdę woda uczestniczy we wszelkich procesach życiowych. Bez wody praktycznie żaden organ w naszym ciele by nie funkcjonował. Tu jak gdyby jeszcze tą część taką typowo zdrowotną, gdzieś tą świadomość z tyłu głowy mamy. Natomiast woda w kontekście sportu również niesie bardzo dużo ważnych funkcji. Przede wszystkim transport tlenu do pracujących mięśni, ale też odpływ z pracujących mięśni, tak naprawdę wszelkich metabolitów, które powstają w trakcie wysiłku, których chcemy się pozbyć z organizmu. Najważniejsza funkcja, czyli termoregulacja. Tutaj tak naprawdę ta woda pozwala nam zachować tą stałą temperaturę ciała i też pozwala nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Gdyby nie woda, tak naprawdę dochodzi do podwyższonej temperatury ciała i do nawet jakichś udarów cieplnych. Więc nie zapominamy o wodzie i pijemy ją cały czas. Tak, ja tutaj wtrącę, że na Was oczywiście na trasie Krakowie Maraton będą czekać punkty nawodnienia. Od 5 kilometra co 2,5 kilometra je znajdziecie, a tam woda, nasza kranowianka z krakowskich wodociągów, którą swobodnie można pić i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Niby temat zaniszowany, woda, nawodnienie, ale tyle można na ten temat powiedzieć. Dokładnie. Ja mam przygotowaną listę pytań do Moniki, natomiast mamy również pytania od Was, które spłynęły do nas w okienko na story, także poczekajcie do końca, na pewno odpowiemy również na Wasze pytania, już takie bardzo precyzyjne. Ja sobie jeszcze pozwolę trochę o tej wodzie dodać. Oczywiście. Tak naprawdę też woda to są elastyczne mięśnie, elastyczne ścięgna. W momencie, kiedy jesteśmy odwodnieni, tak naprawdę jesteśmy dużo bardziej narażeni na kontuzję. Możemy sobie to pięknie zobrazować, jeżeli mamy taką jeszcze świeżą gałązkę, zieloną, jeżeli rośnie nam jakaś roślina, ona jest bardzo giętka, możemy ją sobie wyginać w różne strony i ona nie pęka. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie już taką zdrewniałą gałązkę, ona przy delikatnym ruchu tak naprawdę pęka i to też pięknie obrazuje to, jak te nasze mięśnie, jak te nasze ścięgna potrzebują wody. Woda wchodzi też w skład płynu maziowego w naszych stawach, więc tutaj kolejna tak naprawdę szalenie ważna funkcja. Zwłaszcza dla biegaczy. Zwłaszcza dla biegaczy, dokładnie. Natomiast pamiętajmy też o tym, że woda wchodzi również w skład śliny, wchodzi w skład potu, wchodzi w skład różnych płynów, płynu żołądkowych. Tutaj ma duże też szalenie ważne znaczenie w kontekście trawienia, co też jest bardzo ważne w kontekście sportu, bo my w trakcie wysiłku jednak to trawienie mamy mocno upośledzone. Im bardziej jesteśmy odwodnieni, tym sami sobie jeszcze robimy większą krzywdę, bo jeszcze trudniej jest nam tak naprawdę przyjmować te węglowodany i je trawić bez żadnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Więc jak widzicie, naprawdę tutaj to nawodnienie w kontekście sportu jest szalenie ważne. Jakie jest to nasze zapotrzebowanie dla zwykłego człowieka na co dzień, no i przede wszystkim dla sportowca, dla biegacza? Dobra, jeżeli mówimy o takim klasycznym
tutaj takiej klasycznej sytuacji, gdzie tej aktywności fizycznej na co dzień nie mamy. Mówi się, przyjmuje się, że mniej więcej to zapotrzebowanie u kobiet to jest około 2 litrów, u mężczyzn około 2,5. Możemy sobie też to troszeczkę dokładniej poprzeliczać. Tutaj też bardzo często wylicza się to ze wzorów, że mniej więcej na każdy kilogram naszej masy ciała to zapotrzebowanie wynosi około 30 do 35 ml. Ewentualnie, jeżeli znamy swoje zapotrzebowanie kaloryczne i wiemy, ile tych kalorii tak naprawdę na co dzień przyjmujemy, możemy sobie jeszcze to przeliczyć na zasadzie na każdą jedną kilokalorię 1 ml płynów. Więc tutaj mamy tą bazę, dopóki ten wysiłek fizyczny się nie pojawia. Natomiast każda aktywność fizyczna powoduje, że ten wzrost zapotrzebowania na płyny rośnie do góry. I tutaj znowu najidealniejszą sytuacją byłoby obliczenie swojego tempa pocenia się. Ja zawsze zachęcam, szczególnie tych zawodników, którzy już startują na dłuższych dystansach, którzy rzeczywiście trenują na co dzień, żeby jednak zważyli się przed rozpoczęciem wysiłku fizycznego i zważyli się po zakończonej jednostce treningowej. Tutaj oczywiście ważymy się bez ubrań, ocieramy się też ręcznikiem po zakończonej jednostce treningowej, żeby pozbyć się potu z ciała. I na podstawie tej różnicy tak naprawdę jesteśmy w stanie mniej więcej ocenić to swoje tempo pocenia się na godzinę. Jasne, tutaj też bardzo ważne jest, że jeżeli wypiliśmy jakieś płyny w trakcie wysiłku, musimy też wziąć na to korektę, więc w takich idealnych warunkach super by było wyjść na taki trening około 30-minutowy i nie zabierać już po prostu ze sobą płynów. Natomiast nie każdy zawodnik tutaj tak szacuje to swoje tempo pocenia się, więc też mamy takie uniwersalne wartości mniej więcej. Przyjmuje się, że taki bardzo spokojny trening o takim umiarkowanym tutaj tempie to będzie około 1 litra wody, którą pozbywamy się w trakcie wysiłku, a taki wysiłek już mocno tempowy, dużo mocniejsza jednostka treningowa może nawet prowadzić do utraty około 1,5 litra wody w trakcie godziny. Monika, teraz będzie zadanie matematyczne. 42 km z hakiem w przeliczeniu na litr, ile to będzie? Ile to musicie wypić na trasie? To może być około 7-8 litrów. No to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Dobrze, że jesteśmy przygotowani na trasie, na te właśnie potrzeby biegaczy. No ale umówmy się, wraz z potem wypłukujemy też minerały, zgadza się? Dokładnie tak. Tu jeszcze sobie tylko dodam, tak już w formie ciekawostki, że właśnie taki ultramaratończyk, który pokonuje trasy w około 20-20 parę godzin, tutaj takie zapotrzebowanie dzienne na płyny może u niego sięgać nawet 20 litrów. I jeszcze jedna ciekawostka, nie wiem, czy słyszeliście o biegu ultramaratonie, jednym z najtrudniejszych tak naprawdę na świecie, w Kalifornii, w Dolinie Śmierci. Tam w ogóle w regulaminie, żeby zawodnik mógł być dopuszczony do startu, jest minimalna wartość płynów wody, którą musi ze sobą mieć i jest to 120 litrów. Oczywiście nie dźwiga tego na plecach, bo tak naprawdę jest tam cały support, samochód, jak gdyby tutaj już troszeczkę jest to ułatwione, natomiast rzeczywiście te zapotrzebowanie na płyny w trakcie wysiłku, im wyższa temperatura, wyższa wilgotność, tym tak naprawdę jeszcze bardziej rosną. My was nie zmuszamy, ale serdecznie zachęcamy do picia naszej kranowianki zdrowej, ale też chyba do uzupełniania właśnie tych minerałów i tutaj będzie na was czekać oczywiście piwniczanka. Ona będzie niegazowana na trasie, ale do dyspozycji macie jeszcze oczywiście średnio mineralizowaną i gazowaną. Także co kto lubi już po tym wysiłku, to będzie mógł skorzystać. No właśnie, jak jest z tymi minerałami? Mhm. Oczywiście przy takim bardzo krótkim wysiłku tych minerałów nie musimy uzupełniać w trakcie aktywności fizycznej. Natomiast im dłuższy wysiłek, tym więcej minerałów pozbywamy się z potem. Gdybyśmy przez całą trasę kilkugodzinną pili tylko i wyłącznie czystą wodę i to jeszcze wodę na przykład źródlaną, która nie ma w sobie żadnych praktycznie minerałów i nie niesie dosyć dużej wartości sodu, może dojść do tak zwanego zatrucia wodą. Czyli tutaj wtedy jesteśmy bardzo dobrze, mamy bardzo dużą ilość płynów, którą niestety dosyć szybko wypłukujemy z organizmu, ale mamy niestety bardzo niskie stężenie sodu. Stąd bardzo ważny jest właśnie wybór wody, która w swoim składzie ma dosyć dużo minerałów, w tym między innymi sodu, którego pozbywamy się potem najwięcej. Co ciekawe, tutaj też bardzo często w dzisiejszych czasach przechodzimy na diety wegańskie, wegetariańskie, ograniczamy nabiał, ograniczamy laktozę, więc gdzieś tego na przykład wapnia
też często w naszych dietach brakuje. Taka woda jest w stanie pokryć to zapotrzebowanie właśnie między innymi na wapń, nawet praktycznie w 100%, jeżeli mówimy o takim zapotrzebowaniu na płyny rzędu 6-7 litrów. Natomiast każdy jeden litr właśnie na przykład piwniczanki jest nam w stanie pokryć to zapotrzebowanie na wapń mniej więcej w okolicach 40%, więc jest to już duża pomoc, bo tak naprawdę rezygnując z nabiału na co dzień, tego wapnia w diecie mamy zdecydowanie za mało. Kolejne ważne tak naprawdę elementy, mikroelementy, które mamy w wodzie, które są niezbędne w kontekście aktywności fizycznej, magnez. Tutaj skurcze, które niestety często nas łapią, czy to podczas aktywności fizycznej, czy nawet po jej zakończeniu. Tak naprawdę większość sportowców ma te niedobory magnezu. Więc tutaj musimy sobie też o ten magnez na co dzień zadbać. Woda jest takim jednym z prostszych składników, dzięki czemu możemy sobie ten magnez w diecie uzupełniać. Natomiast pamiętajmy o tym, że skurcze to nie tylko niedobory magnezu. To może być też niedobór potasu, sodu, niedobór wapnia. Co ciekawe, tutaj wapń też bierze udział w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, ale też zwykłe odwodnienie. To też jest tak naprawdę objaw. Tutaj skurcz może być objawem odwodnienia. Tutaj wtrącę małą dygresję. Mówi się, że kawa wypłukuje nam te, przede wszystkim magnez z organizmu. Jak to jest? Czy to jest prawda? Czy kawę zaliczamy do napojów? Czy absolutnie nie? Proszę, ekspertka nam powie teraz. Czy oczywiście, że zaliczamy. Oczywiście, że zaliczamy. Każdy płyn nas nawadnia. Nawadnia nas herbata, nawadnia nas kawa, nawadnia nas woda, nawadniają nas soki. Jasne, każdy będzie nas nawadniał w troszeczkę innym procesie. Natomiast każdy jest źródłem płynów dla naszego organizmu. Czy kawa wypłukuje magnez i czy nas odwadnia? Jeżeli pijemy kawę bardzo sporadycznie i nasze ciało, nasz organizm nie jest przyzwyczajony do picia takiej ilości kofeiny, tak tutaj to działanie takie diuretyczne, ono może być na tyle nasilone, że rzeczywiście gdzieś ten taki delikatny efekt odwodnienia może się pojawić i może to też spowodować delikatne wypłukanie magnezu z naszego ciała. Natomiast większość spiegaczy tą kawę pije na co dzień, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu, jak nie kilka razy dziennie i tutaj już tego efektu wypłukiwania magnezu tak naprawdę nie ma. Oczywiście kawa delikatnie magnez wypłukuje, natomiast sama w sobie też jest źródłem magnezu, więc jeżeli sobie ten bilans strat i zysków weźmiemy w jeden worek i w jedną całość, okazuje się, że tak naprawdę kawa nawet jest źródłem magnezu. Czyli kawę pijemy, ale pijemy też przede wszystkim oczywiście wodę. I jeszcze tylko dodam, że na stronie Piwniczanki możecie też sprawdzić świetne koktajle w połączeniu właśnie z wodą mineralną. Między innymi koktajle bogate w żelazo, do czego zachęcam, bo tutaj kolejny pierwiastek, gdzie rzeczywiście te niedobory u sportowców, szczególnie u kobiet, bardzo często się pojawiają. A jak rozpoznać objawy odwodnienia i czy jesteśmy w stanie kontrolować ten stan, żeby zapobiec właśnie jakimś nieprzyjemnościom z tego tytułu? Takim najprostszym objawem odwodnienia, który myślę, że każdy z nas uświadczył w swoim życiu, to jest uczucie pragnienia. Uczucie pragnienia pojawia się w naszym organizmie w momencie, kiedy my już jesteśmy delikatnie odwodnieni. Uczucie tak naprawdę właśnie takiej suchości w jamie ustnej, spierzchniętych warg, to też są te pierwsze objawy odwodnienia. Bóle głowy, tutaj też często od razu sięgamy po tabletki przeciwbólowe, a tak naprawdę w wielu wypadkach wystarczyłoby sięgnąć po tą szklankę wody i zadbać o to prawidłowe nawodnienie organizmu. Tak, to jest ostatnia moja metoda. Przypominam sobie wasze porady i wtedy łapię za wodę. Czy tabletkę też biorę, ale właśnie chyba jestem niedopita i siadam i piję. Tak, jeżeli sobie przeanalizujemy, ile pijemy płynów w ciągu dnia, okazuje się, że wiele osób pije ich za mało i tak tutaj już możemy wtedy przypuszczać, że jesteśmy delikatnie odwodnieni. Natomiast tak naprawdę, jeżeli my w tym momencie, kiedy już czujemy te pierwsze objawy odwodnienia, nie zadbamy o to prawidłowe nawodnienie i nie sięgniemy po tą szklankę wody, możemy sobie doprowadzić do kolejnych objawów odwodnienia. Tutaj już może pojawiać się przyspieszona akcja serca, mogą pojawiać się właśnie skurcze, mogą pojawiać się już jakieś problemy z układem nerwowym, czyli możemy już czuć taką trochę dekoncentrację, osłabienie, zmęczenie, senność, brak apetytu. No więc tutaj tak naprawdę ta fala będzie nie dopuśćmy do dalsza, takiej sytuacji, dokładnie. Pijmy wodę. Przerwa na wodę, ale powiedzieliśmy o wodzie zwyczajnej, znajdziemy też w wodzie minerach izotonicznej, ale elektrolity i różne wartości odżywcze znajdziemy też w napojach izotonicznych. Dokładnie tak. Kiedy wybrać wodę mineralną, kiedy wybrać izotonik? Jeżeli idziemy na taki krótki trening, który trwa około godziny, tutaj zdecydowanie wystarczy nam woda.
Natomiast każdy dłuższy trening, czyli jeżeli idziemy na długie wybieganie, jeżeli przed nami jest jakaś bardzo ciężka jednostka treningowa w upalnych warunkach pogodowych, tutaj zawsze warto sięgnąć po izotoniki. Woda jest tak zwanym napojem hipotonicznym, co oznacza, że rzeczywiście ona się bardzo szybko przyswaja do naszego organizmu. Natomiast po pierwsze, dostarcza nam pewną pulę minerałów, która w perspektywie długiego wysiłku fizycznego jest niestety niewystarczająca, ale też nie dostarcza nam węglowodanów, czyli nie dostarcza nam tego paliwa dla mięśni. Więc przy krótkim wysiłku jak najbardziej woda, natomiast każda dłuższa jednostka treningowa, tutaj już po pierwsze potrzebujemy uzupełnić minerały, które cały czas tracimy wraz z potem, więc wtedy wchodzi właśnie izotonik, ale też już te nasze mięśnie potrzebują dodatkowego źródła paliwa, czyli glikogenu, węglowodanów i tutaj rzeczywiście izotonik będzie zdecydowanie lepszym wyborem. Po tych 42 kilometrach zdecydowanie warto sięgnąć po osi, które będzie czekać na Was w rękach naszych wolontariuszy na finiszu na pewno. Także bardzo serdecznie Was zachęcamy do korzystania. Też wspominałaś chyba przed rozmową naszą, że warto sobie wcześniej samemu zakupić i tak, zobaczyć, jak nasz organizm reaguje. Tutaj zawsze staramy się przejrzeć właśnie, jaka woda, jakie napoje izotoniczne pojawią się na danej trasie naszego dystansu, który biegniemy i zawsze zachęcam do tego, żeby sobie wcześniej na kilku treningach taki sam napój przetestować. Niestety nasz przewód pokarmowy też musi być trenowany i też potrzebujemy tutaj testować na nim różnego rodzaju produkty, żeby zobaczyć, jak on po prostu na nie reaguje. Co do izotonika, ja też zachęcam, żeby po niego mimo wszystko sięgnąć już na trasie, szczególnie u osób, które mają problemy z przyjmowaniem węglowodanów w tej formie takiej bardziej stałej, czyli w postaci jakichś żeli energetycznych, bananów. Jeżeli wiecie, że już tutaj gdzieś ten problem zaczyna się pojawiać i nie macie ochoty na kolejny żel, to chociaż ten izotonik, żeby część tych węglowodanów już w trakcie wysiłku uzupełnić. Natomiast uwaga, w momencie, kiedy przyjmujemy żel, raczej staramy się go popić wodą, więc ten izotonik wtedy przyjmujemy sobie na innych punktach odżywczych, gdzie tak naprawdę tutaj już mamy na to możliwość. Czyli pełne spektrum zabezpieczamy, jednym słowem, dokładnie, na naszej zdecydowanie trasie. Tak. Monika, czy ty już wyczerpałaś? Czy mogę przejść do pytań od widzów? Możemy przejść, bo sobie będziemy wtedy jeszcze uzupełniać pewnie dodatkowe informacje. Dobrze. Czy w trakcie biegu na 5 czy 10 kilometrów powinnam mieć ze sobą wodę i w trakcie po łyczku? Tak, tutaj najlepszą metodą rzeczywiście nawadniania naszego organizmu w trakcie wysiłku jest picie małych ilości, ale bardzo często, co 10-15 minut. Więc jeżeli ktoś lubi mieć ze sobą czy to flaska, czy właśnie jakiś bukłak w plecaku na plecach, jest to idealne rozwiązanie. Natomiast też nie oszukujmy się, że czasami jednak ten dodatkowy bagaż nie jest takim pożądanym elementem. Ale przeszkadza w bieganiu. Dokładnie, w trakcie zawodów, szczególnie jeżeli walczymy właśnie o jakąś życiówkę i chcemy też tego balastu się trochę pozbyć i wtedy sięgamy sobie po tą wodę wtedy, kiedy możemy i tu zachęcam, żeby sięgać po nią na każdym punkcie odżywczym. Czyli nie pomijamy tego pierwszego, bo jeszcze mi się nie chce pić. A tutaj jest jakiś duży ścisk, to ja sobie ominę ten punkt odżywczy, napiję się na kolejnym. Nie. Pijemy na każdym, staramy się po te kilka łyków sięgnąć. Tutaj tak naprawdę ja też zachęcam, jeżeli mamy w tych kubeczkach wodę, żeby sobie zrobić z nich taki delikatny dzióbek. Wtedy jest nam też trochę łatwiej przyjąć tą ilość, większą ilość płynów. Dokładnie. Więc tutaj też metoda trochę nauki na treningach, żeby się nauczyć przyjmować trochę większą ilość płynów w dłuższych odstępach czasu, ale też właśnie nauczyć się nawet na treningu czy w warunkach domowych po prostu pić z takiego kubeczka, który możemy sobie delikatnie zgnieść. Natomiast dla własnego komfortu, jeżeli nam tylko nie przeszkadza flask, bukłak, jak najbardziej zachęcam. Tu przyznam szczerze, że mnie rok temu na maratonie trochę mój własny flask uratował, bo jednak tutaj gdzieś przy tym upalnych warunkach pogodowych dla mnie dużo lepszą opcją było właśnie picie mniejszych łyków, a częściej i byłam umówiona nawet z moim bratem, że oddam mu tego flaska na pewnym etapie trasy i potem już sobie będę tylko korzystała z punktów odżywczych, a jednak został ze mną do końca. Tak, bo tutaj warto dodać, że podczas 20. jubileuszowej edycji Krakowia Maraton pogoda totalnie nas zaskoczyła. Było okienko pogodowe, zrobiło się lato. My wszyscy z ramienia organizatora w krótkich rękawkach występowaliście, a biegaczy trochę ta temperatura zaskoczyła, ale
okoliczności przyrody były za to wspaniałe i dokładnie. Było co można było się opalić. I można było zobaczyć wszystko, co ta trasa oferuje, jasne, bo pamiętajmy, tak, że to jest bieg z historią w tle, a dużo zabytków i ciekawej infrastruktury znajdziecie na terenie Krakowa. Picie w trakcie biegu zawsze kończy się kolką. Można temu zapobiec? I tak, i nie. Tak naprawdę ta kolka nie zawsze musi być tylko i wyłącznie przyczyną tego, ile przyjęliśmy płynów i jakie przyjęliśmy płyny. Może być to też tak zwana kolka wysiłkowa, czyli to tempo mogło być niedopasowane do naszego wytrenowania, więc tutaj też pytanie, skąd ta kolka się tak naprawdę w ciele pojawia. Natomiast tutaj znowu kłania się tak zwany trening jelita, o którym pewnie sobie jeszcze powiemy trochę więcej na kolejnych naszych spotkaniach, gdzie będziemy trochę dokładniej omawiać żywienie. Na pewno przyjrzałabym się tutaj temu, jakie płyny są przyjmowane, bo ta kolka to też może być zaburzenie równowagi elektrolitowej. Więc być może tutaj jest nieodpowiednia podaż sodu, być może tutaj właśnie mamy zbyt dużo czystej wody, brakuje gdzieś tego izotonika, brakuje jakichś minerałów w diecie. Czy możemy też sobie spróbować po prostu przyjmować na początek mniejsze porcje płynów, a częściej, czyli to, o czym mówiliśmy trochę wcześniej, czyli trochę też testować ten nasz przewód pokarmowy i przyzwyczajać go do tego, że tutaj ten przewód pokarmowy musi tą wodę wchłaniać, no bo pamiętajmy, że jednak tutaj ta krew z przewodu pokarmowego w trakcie wysiłku fizycznego niestety jest odprowadzona do pracujących mięśni, bo to jest ten najważniejszy nasz narząd w trakcie biegu i rzeczywiście to trawienie jest delikatnie upośledzone, więc my musimy też trochę ten przewód pokarmowy nauczyć się w takich warunkach trawić. Tutaj też fajną opcją, trochę taką zapobiegającą właśnie tej kolce w trakcie wysiłku, może być poza takim odpowiednim nawodnieniem przed, ale też przyjęcie na około takie 15-20 minut przed startem właśnie małej porcji płynu około 100-125 ml i zjedzenie malutkiej przekąski węglowodanowej, czyli kawałka banana, zjedzenie kawałka żelu energetycznego, bo dzięki temu też troszkę więcej tej krwi w tym przewodzie pokarmowym zostanie, z tego względu, że ten proces trawienia będzie cały czas aktywny. Więc to też może nam troszeczkę pomóc zapobiegać kolce. Ja się nie mogę nadziwić, jestem po prostu kopalnią wiedzy. Także no przyznacie, że temat wody naprawdę, jak jest ekspert, to jest w stanie rozwinąć na wszystkie sposoby. I mam nadzieję, że wyczerpiemy dzisiaj wszystkie wasze wątpliwości. Czy jak piję w trakcie biegu, to w trakcie picia przejść do marszu? Czy na przykład zatrzymać się całkiem? Na początku, jak uczymy się pić w trakcie wysiłku, tak. Natomiast docelowo chcemy nauczyć się pić w trakcie biegu. Chyba że nie zależy nam na czasie, pokonujemy sobie trasy rekreacyjnie, bardziej chcemy się po prostu tylko i wyłącznie cieszyć tą aktywnością fizyczną, wtedy jasne, możemy sobie pozwolić na to, żeby przejść do marszu. Natomiast no tutaj większość sportowców jednak będzie dążyła do tego, żeby pić w trakcie biegu, ale tego też musimy się nauczyć, czyli właśnie zaczynamy od picia w marszu w trakcie wysiłku. Potem próbujemy sobie przechodzić do delikatnego truchtu i przyjmować takie pierwsze łyki płynów. Docelowo uczymy się pić w trakcie nawet szybkiej jednostki treningowej, czy właśnie zawodów sportowych. No to trenujcie, bo czasu coraz mniej. 14 kwietnia nasz maraton i jeszcze biegi. Możemy trochę wytrenować. I biegi towarzyszące, nawet początkujący, którzy będą na krótszych dystansach u nas biec, no mają jeszcze szansę się tego nauczyć. Po wypiciu płynów chlupie w żołądku podczas biegania. Jak się nawadniać przed i w trakcie, żeby tego uniknąć? Okej, no to tutaj tak naprawdę to, co sobie już wspominałam parę razy, czyli to picie mniejszymi porcjami. Ogólnie na co dzień nie powinniśmy naraz przyjmować dużej ilości płynu. Staramy się rzeczywiście ten płyn przyjmować nawet na co dzień w mniejszych porcjach, tak żeby ten płyn zdążył się wchłonąć. Natomiast no tutaj pierwsze przyjrzeć się tym porcjom, czy nie są za duże, ewentualnie spróbować zacząć przyjmować na początek mniejsze ilości płynów. Tutaj też przyjrzałabym się pracy przewodu pokarmowemu i żołądka, bo skoro ten żołądek, gdzieś tutaj gdyby czujemy tą wodę, która nam chlupie, to też oznacza, że ta woda wolniej niż powinna wypływa z tego przewodu pokarmowego i rozprowadza się po naszym ciele. Więc tu na pewno trochę też pracy takiej typowo nad przewodem pokarmowym. Mimo że mówimy o wodzie, to nie zawsze tutaj ten pierwszy etap, czyli ilość płynów i rodzaj i jak gdyby częstość przyjmowania płynów, ale też to, jak pracuje nasz przewód pokarmowy, będzie miało znaczenie. Okej. Czy picie izotonika w przeddzień maratonu to dobry pomysł?
Jak najbardziej. W ogóle dzień, nawet dwa dni przed maratonem potrzebujemy sobie już uzupełnić płyny w trochę większej ilości niż mamy takie zapotrzebowanie na co dzień. Czyli jeżeli to już są dni, kiedy nie mamy żadnych jednostek treningowych, ewentualnie takie bardzo delikatne rozbieganie, no to przyjmujemy, że mniej więcej to zapotrzebowanie tutaj jest w okolicach 2,5 litra. I spokojnie to są dni, gdzie możemy sobie pozwolić na ten dodatkowy litr w ciągu dnia, żeby stanąć na starcie już odpowiednio nawodnionym. Natomiast jest to też genialny czas na to, że potrzebujemy trochę ładować i minerały, żeby stanąć znowu na starcie, mając odpowiednie stężenia minerałów, ale też ładowanie węglowodanami. Więc izotonik tutaj wpisuje się idealnie. Mamy płyn, mamy wodę, uzupełniamy sobie nawodnienie, mamy węglowodany, więc sobie trochę już tutaj ładujemy w tej formie płynnej i mamy sód, mamy magnez, mamy wapń, więc też ładujemy sobie minerały, żeby zapobiec między innymi skurczom. Dokładnie. I następne pytanie, właściwie na nie odpowiedziałaś przed momentem. W jaki sposób zadbać o nawodnienie na 2-3 dni przed startem w maratonie? No to tutaj nic już dodać, myślę, dokładnie. Nic ująć. Świetnie, Monika. W czym biegniesz u nas w tym roku? Bo w zeszłym roku był twój pierwszy maraton podczas 20. edycji jubileuszowej. A przy tej edycji? Gdzie przy się spotkamy? Przy tej edycji nocna dyszka. Więc tutaj na razie w tym roku stawiam na ten krótszy dystans, ale też chcę poczuć tą nocną atmosferę Krakowa. Jednak na co dzień raczej biegam w ciągu dnia, więc tutaj ten nocny klimat, niepowtarzalny klimat Krakowa nocą, to jest coś, do czego lubię wracać i rzeczywiście to był jeden z moich pierwszych biegów, który biegłam, więc z takim sentymentem wracam na trasę, ale na pewno na jesień pojawię się również na trasie półmaratonu, zresztą mojego ukochanego, będzie już jakiś szósty. To świetnie i tutaj mogę zdradzić, że z okazji naszego jubileuszowego półmaratonu będziemy mieć dla Was coś specjalnego, specjalny projekt i mam nadzieję, że też z Moniką będziemy przy nim współpracować, ale o tym wkrótce. Najpierw 21. Krakowia Maraton, 14 kwietnia ulicami Krakowa przebiegnie morze biegaczy. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. Jeśli nie jako zawodnicy, to kibicujcie koniecznie na trasie. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.